Ten film nie jest pomnikiem. Nie chcieliśmy tutaj stawiać zapory, majora zapory na jakimś cokolwiek. Chcieliśmy po prostu pokazać tą historię oczami ludzi, którzy go znali, którzy go kochali, którzy go uwielbiali i też znali jego wady, no bo byli blisko niego i też po prostu wiedzieli, jakimi jak ten jego życiorys po prostu tak prawdziwie przebiegał, nie to, co jest w dokumentach dzisiaj. Czy mógłby Pan powiedzieć, dlaczego w sumie wybrał Pan postać majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora? Miał Pan tyle możliwości do wyboru bohaterów w tym czasie, no wiadomo, także wiele żołnierzy wyklętych. Dlaczego akurat zdecydował się wybrać Pan tę postać? Właściwie historia zaczyna się w ten sposób, że dwóch moich kolegów, z którymi studiowałem tutaj obok na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z którymi dzisiaj też pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej, przyszli do mnie z propozycją nagrania relacji świadków historii właśnie związanych z historią Hieronima Dekutowskiego, tak? Czyli jego byłych podkomendnych, przyjaciół, członków rodziny, bo właśnie Maciek szczególnie interesował się tą historią i dotarł po prostu do bardzo wielu osób. Ja natomiast już od jakiegoś czasu, właściwie od 2010 roku, zajmowałem się prowadzeniem Archiwum Historii Mówionej w Instytucie, czyli polega to na tym, że jeździmy po prostu po Polsce i nagrywamy relacje świadków historii, później to archiwizujemy i przenosimy na jakieś formy edukacyjne. No i ja oczywiście się zgodziłem, tak? Maciek mi przedstawił troszkę bliżej postać majora Zapory i postanowiliśmy ruszyć w teren i nagrać te wspomnienia. No i podczas kolejnych spotkań, tak, z kolejnymi podkomendnymi zaczęło do mnie docierać, że to jest idealny temat na film dokumentalny, że te postacie są tak charakterystyczne, tak mocne, ci ludzie, z którymi się spotykamy i sama historia Dekutowskiego jest tak niesamowita, że ten temat sam nam wpada w ręce. I dlatego podjęliśmy decyzję, ja ten pomysł jakoś tam przedstawiłem u mnie w instytucie, moim przełożonym, mieliśmy zielone światło, żeby już nie tylko nagrywać notacje, tak, czyli właśnie te relacje biograficzne, ale żeby nadać temu formę filmową. Tak to się zaczęło. Czyli mówił Pan, że działał Pan w notacji Instytutu Pamięci Narodowej. Czy w takim razie... Tak, w sekcji notacji i opracowań multimedialnych. W takim razie wcześniej pracował Pan nad jakimiś pełnometrażowymi dokumentami, czy to jest pierwszy Pan? Nie, to jest, jeżeli chodzi o taki pełnometrażowy dokument, to jest pierwsze moje dokonanie. Ja w ogóle z wykształcenia jestem historykiem, no ale powoli moja droga zawodowa raczej skręciła w tą stronę filmową. Niedawno skończyłem szkołę filmową w Krakowie na kierunku operatorskim i tym się zacząłem bardziej interesować niż historią, szczerze mówiąc, właśnie filmem. I tyle. Sam osobiście uważam, że potrzebna jest nam jakaś taka historia polityczna, no, tak, ustawianie jakiejś historii. Czy uważa Pan, że teraz takie obecne postępowanie rządu, że przywraca pamięć o tych żołnierzach niezłomnych, jest postępowaniem dobrym? Uważam, że tak, z tym, że nie mogę się zgodzić, że to jest, trwa to od momentu, kiedy mamy te rządy, które mamy dzisiaj, ponieważ przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych jest procesem, moim zdaniem, który trwa od bardzo wielu, 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 wielu lat i dopiero ostatnio tak naprawdę gigantyczna praca, jaką wykonali historycy, między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej, dzisiaj przekłada się na działania edukacyjne, spotkanie z Państwem dzisiaj, film Zapora, to jest efekt tak naprawdę ciężkiej pracy historyków, którzy pisali opasłe tomy o żołnierzach wyklętych, do których jeszcze niedawno nikt nie sięgał, a dzisiaj ta historia staje się wręcz modna, tak? I oczywiście wsparcie rządu, wsparcie władz państwa jest bardzo
ważne tutaj. Samo ustanowienie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2011 roku 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych niesamowicie wypromowało w ogóle historię żołnierzy niezłomnych. I to jest, no dzisiaj po prostu mamy narodowe święto, w ramach którego różne instytucje, w tym IPN, może prowadzić oficjalne jakieś imprezy edukacyjne, etc., etc. Także tak to by wyglądało. Właśnie, wiele się dziś mówi w obecnych czasach o czymś takim jak polityka historyczna. Co według Pan oznacza ten termin? Polityka historyczna jest niezwykle ważna i część historyków uważa, że w ogóle nie powinno się łączyć tych dwóch pojęć, polityka i historia. Natomiast ja jestem zdania, że to jest bardzo wskazane i każde państwo taką politykę historyczną powinno prowadzić. Powinno dbać o swoją pamięć, o swoją tożsamość, o swoją tradycję, o swoje korzenie i promować tą historię. Nie tylko wśród społeczeństwa własnego, ale również na świecie. Robią to Niemcy, robią to Francuzi, robią to Amerykanie. Przecież doskonale wiemy, jak to funkcjonuje na świecie. W Polsce dopiero od jakiegoś czasu ta polityka historyczna naprawdę nabiera tempa i uważam, że serce rośnie, tak jak się widzi, co się dzieje. Ostatnio była, niedługo wejdzie na ekrany kin na przykład film Wyklęty, tak? Ja już wiem dzisiaj, że to będzie jeden z lepszych filmów, uważam, tego roku, jeżeli chodzi o polską kinematografię. I to jest właśnie ta polityka historyczna, tak? To jest docieranie do społeczeństwa tymi różnymi formami artystycznymi, tak, żeby ludzie po prostu wiedzieli, tak, że był ktoś taki jak Hieronim Dekutowski, jak Rotmistrz Pilecki, jak Danuta Siedzikówna, jak Zygmunt Szendzielarz. To jest ważne, prawda? Z pewnych źródeł wiem, że do obejrzenia Zapory nie trzeba było specjalnie zachęcać Polonii, na przykład w Stanach Zjednoczonych albo Kanady, czy także na Wyspach Brytyjskich. Czy pojawiła się może inicjatywa, żeby Pana dokumenty promować i pokazywać również poza granicami kraju cudzoziemcom? Jeżeli chodzi o promowanie naszego filmu za granicą, no to wykonaliśmy taki mały krok w tym kierunku. Film w ogóle Zapora jest dostępny na portalu YouTube, na kanale IPN.tv. No i ostatnio udostępniliśmy wersję z angielskimi napisami. Natomiast na promocję jeszcze na pewno przyjdzie czas i przyznam szczerze, że na to jeszcze nie było tak zbyt wiele sił, że tak powiem, przerobowych w IPN-ie, żeby po prostu zwracać się z tym filmem do zagranicznego. Dokumentów, takich filmów dokumentalnych, historycznych. Mhm. Czy mógłby Pan polecić jakieś tytuły słuchaczom tego wywiadu? Jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, to może jakichś konkretnych tytułów nie będę polecać, tak? Bo szczerze mówiąc, największą taką kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o takie dokumenty historyczne, moim zdaniem, jest telewizja, Discovery, National Geographic. Tam jest naprawdę bardzo dużo filmów takich historycznych na ten temat. Niestety w Polsce jakby rynek filmów dokumentalnych, historycznych jest moim zdaniem rynkiem niszowym, tak? I takiemu indywidualnemu widzowi trudno jest dotrzeć po prostu do konkretnych tytułów, one nie są dostępne w formie DVD. Mogę polecić tylko, nie wiem, szukanie jakichś informacji w internecie, są przeglądy filmów dokumentalnych. Kino Iluzjon na przykład w Warszawie organizuje bardzo wiele tego typu imprez, gdzie można te filmy dokumentalne obejrzeć z takiej najlepszej polskiej szkoły dokumentu z lat, nie wiem, 70. czy wcześniejszych lat 60. Tak. Od paru lat obserwujemy zwiększoną modę jak gdyby na bohaterów II wojny światowej, także po II wojnie światowej. Jak Pan patrzy na to? Czy Pan widzi tam tylko szybką taką modę, która przeminie, czy to jest może jakiś taki dłuższy proces, że młodzież zaczyna się tym interesować tak poważnie, mm-hmm. zaczyna poznawać swoich bohaterów? Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo to pole, na którym
jakby tej tematyki żołnierzy wyklętych, to rzeczywiście mamy do czynienia z modą już dzisiaj, tak? Ja mam ogromną nadzieję, że ona nie przeminie, ale też jestem realistą i wiem, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie pewien przesyt, tak, tej informacji i tej wiedzy i troszeczkę to opadnie, tak, to zainteresowanie tematyką żołnierzy wyklętych, ale to, co się dzieje dzisiaj, to moim zdaniem jest tak wywrze trwały efekt na młodym pokoleniu, na waszym pokoleniu i to gdzieś na pewno w głowach dalej zostanie. Ja się bardzo cieszę, tak, że historia odżywa na nowo, że zaczynają się interesować tą historią młodzi filmowcy, tak, no bo tutaj na tym polu jakoś się tam poruszam i którzy chcą robić filmy. Nie wiem, chociażby ostatni film o Roju, o Rotmistrzu Pileckim, film właśnie teraz, który wchodzi, już wcześniej o nim wspominałem, Wyklęty. No, to jest niesamowite. Ja jeszcze, nie wiem, 5 lat temu w życiu bym nie powiedział, że taki film jak Wyklęty wyjdzie niedługo na ekrany kin, tak? Jeszcze ostatnie pytanie o film, bo znamy słowa wybitnego polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa. W filmie pan nie obrazował tej postaci Zapory jako postaci idealnej, miała także swoje wady i zalety. Jak pan opisze to prezentowanie tej postaci w tym filmie? Jak pan musiał tę postać opracować, żeby dobrze ją pokazać? To jest trudne, tak? Świadkowie historii, rozmowy ze świadkami historii to jest tak zwane wywoływanie źródła historycznego. To trzeba później konfrontować z dokumentami. To jest dosyć taki długotrwały, żmudny proces. Natomiast, no tak jak pan powiedział, ten film nie jest pomnikiem. Nie chcieliśmy tutaj stawiać zapory, majora Zapory na jakimś cokolwiek. Chcieliśmy po prostu pokazać tą historię oczami ludzi, którzy go znali, którzy go kochali, którzy go uwielbiali i też znali jego wady, no bo byli blisko niego i też po prostu wiedzieli, jak ten jego życiorys po prostu tak prawdziwie przebiegał, nie to, co jest w dokumentach dzisiaj, ale jak to naprawdę wyglądało. I po prostu uznaliśmy, że pewnych elementów, które są w filmie, nie możemy pominąć, tak? I że trzeba to pokazać. Już na samym początku jest tam wątek Zapory jako cichociemnego i na przykład to, że jemu bardzo było trudno przejść szkolenie, tak? Żeby się dostać w ogóle do tej elity tych osób, nieco ponad 300 osób, które zostały wyselekcjonowane z kilku tysięcy. On ledwo mu się to udało. No i normalnie mogliśmy o tym nie powiedzieć, no bo czemu nie, no po co umniejszać tutaj jakoś jego postać. No ale dzięki temu moim zdaniem pokazaliśmy, że to był człowiek z krwi i kości i tyle.